Raz. Czy ja mogę mówić? Dobra. Pan Tomasz Drapała, ekspert z Zamku Królewskiego, za chwilę opowie nam kilka słów o jednym z największych dzieł polskiego malarstwa, ściśle związanym z tym wydarzeniem, które przed chwilą omawialiśmy, czyli uchwaleniem Konstytucji 3 maja i jej późniejszym zaprzysiężeniem w kolegiacie świętego Jana, które uwiecznił tutaj Jan Matejko w jednym ze swoich najsłynniejszych dzieł. A wszystko działo się na ulicy Świętojańskiej, czyli prowadzącej z zamku do kościoła. Na jednym z najsłynniejszych polskich obrazów namalowanych przez mistrza Jana Matejkę, a mówię tutaj o Konstytucji 3 maja, widzimy dokładnie ten obraz, który znajduje się za mną. Mówiąc obraz, mam na myśli widok. To jest ulica Świętojańska w Warszawie, a u jej wylotu majestatycznie króluje nad tym wylotem wieża zegarowa Zamku Królewskiego. Jak spojrzycie na obraz Matejki Konstytucja 3 maja, to tak jakby malarz dokładnie w tym miejscu stanął i odmalował tą scenę. Tłum idzie od zamku w stronę tutaj znajdującej się kolegiaty świętego Jana po to, by zaprzysiąc Konstytucję 3 maja. Najpierw została ona zaprzysiężona w sali senatorskiej, a potem król uroczyście ze wszystkimi dostojnikami przeszedł tutaj i wszedł do katedry, wtedy do kolegiaty, by zaprzysiąc Konstytucję. I na obrazie Matejki widzimy kilkadziesiąt historycznych postaci. Zarówno tych, które rzeczywiście uczestniczyły w tym wydarzeniu, jak i tych, które Matejko umieścił je tam symbolicznie, żeby oddać na przykład im hołd za ich zasługi. To prawda. Pamiętajmy o tym, że Matejko, kiedy przystępował do malowania tego obrazu, tak naprawdę miał duży dylemat. Zastanawiał się, które ująć wydarzenie. Czy namalować samo uchwalenie konstytucji w sali senatorskiej, czy może zaprzysiężenie w kościele właśnie w kolegiacie świętego Jana. Ale uważał, że te wydarzenia nie są najbardziej charakterystyczne dla tego epokowego tutaj zdarzenia, dlatego postanowił uwiecznić przemarsz polityków z zamku, tak jak to widzimy, do kościoła świętego Jana. I ta scena Matejce wydała się najbardziej ciekawa, najbardziej taka właśnie, jak to pisał sam, charakterystyczna dla tego wydarzenia. A więc entuzjastyczne wyjście z zamku, tutaj na zaproszenie Stanisława Augusta, który jeszcze w sali senatorskiej poprosił wszystkich, aby przeszli razem z nim do kolegiaty świętego Jana, aby uroczyście zaprzysiężyć tę nową konstytucję przed Bogiem. Oto król w swoim płaszczu koronacyjnym, co też jest taką malarską fantazją. Oczywiście, pamiętajmy, że obrazy Matejki mają swoją specyfikę, swoją specjalną narrację i tak powinniśmy na nie patrzeć. A więc nie jest to malowanie jednej zatrzymanej chwili. To jest bardzo ważne. Matejko kompiluje wiele wątków w jednej scenie. Wiele postaci, których nie było. I dodatkowo wiele postaci, oczywiście, które też połączone są z innymi historiami. Jak Matejko sam mówił, jego celem jest malowanie całości faktu, a więc wiele tematów w jednej scenie. Możemy, tak. Wszystkie postaci tutaj, może z wyjątkiem poszczególnych żołnierzy, mają swoje imiona i nazwiska i są celowo przez Matejkę tutaj umieszczone i można je odtworzyć z imienia i nazwiska te postaci. To wiemy między innymi również dzięki zapiskom sekretarza Matejki, Mariana Gorzkowskiego, który wylicza tutaj 39 historycznych postaci. Ale co ciekawe, i warto o tym też powiedzieć, Matejko przy okazji tego obrazu nie zostawił nam takiej instrukcji, dzięki której moglibyśmy dokładnie stwierdzić, kto jest kto na obrazie, kto jest kim na obrazie. Takie informacje były sporządzane przy innych wielkoformatowych płótnach Matejki. Przy hołdzie pruskim. Tak, natomiast przy okazji tego obrazu Matejko nie zostawił takich zapisków i dlatego oczywiście większość tych postaci jest rozszyfrowana. Natomiast co do niektórych, też historycy nadal się tutaj spierają. Wymieńmy kilka najważniejszych. Oczywiście. Oprócz króla
wiadomo, centralną postacią jest marszałek Sejmu Stanisław Małopolski. Bezspornie są to postaci tutaj najważniejsze, jedne z najważniejszych, co do których to identyfikacji nie ma żadnych wątpliwości. A pod ramieniem marszałka Sejmu widnieje charakterystyczna głowa Tadeusza Kościuszki. Symbolicznie zaznaczone, że jest on ranny, a stanie się to dopiero w bitwie pod Maciejowicami, rok czy dwa lata później. A więc jest taki zabieg Matejki. Właśnie, Matejko tak naprawdę w jednej scenie pokazuje nam to, co się działo wcześniej, ale również rzeczy z przyszłości. A jeśli chodzi o wydarzenia wcześniejsze, które zawarł w tym obrazie Matejko, to między innymi symbolizuje te wydarzenia postać, która wita na schodach Stanisława Augusta z rozchylonymi elegancko tutaj w ukłonie rękami, to prezydent Starej Warszawy Jan Dekert, który jest tutaj symbolem walki o prawa mieszczan. Nie żył już chyba w tym momencie. I właśnie to jest charakterystyczne, ten element jest charakterystyczny, włączenie tej postaci, ponieważ Jan Dekert nie dożył uchwalenia samej konstytucji, natomiast przez wiele lat dążył do zapisów w prawie dających mieszczanom większe uprawnienia. Absolutnie tak, tak. Także Jan Dekert jest tutaj symbolem tego, co działo się przed, co doprowadzało, prawda, etapami do uchwalenia tego ważnego dokumentu. Mamy tutaj w centralnej części obrazu w czarnej szacie, w czarnej sutannie Hugona Kołłątaja, czyli jednego z twórców, z autorów konstytucji. Kolejny współautor konstytucji to postać, która stoi za plecami Hugona Kołłątaja, Ignacy Potocki, przywódca stronnictwa patriotycznego, prawda, który tutaj właśnie współdziałał w kierunku stworzenia tego nowoczesnego dokumentu. Ciekawa jest ta postać tutaj też symbolicznie umieszczona, prawda? To prawda, ponieważ ta scena miała swoje miejsce w sali senatorskiej. Taka, można powiedzieć, tutaj kontrowersyjna sytuacja. Poseł Jan Suchorzewski, który był przekupiony przez Rosję i za wszelką cenę starał się zakłócić obrady. Robił tak naprawdę wszystko, co mógł. Nawet kładł się na podłodze krzyżem, a kiedy już nie miał pomysłów na inne tego typu wybryki, wyciągnął na środek sali swojego syna i powiedział, że zabije syna, jeśli Sejm uchwali tę nową konstytucję. Widzimy, że trzyma w ręku nóż, który postać stojąca nad nim mu próbuje wyrwać. Tu jest ten przerażony synek. A to, jak został przekupiony, Matejko pokazuje nam w tym miejscu. Po prostu Rosjanie pozwalali mu wygrywać ogromne sumy w karty. A tutaj widzimy jednego z największych polskich wodzów i bohaterów. Nie wiem, czy stąd będzie widać. Tu jest młody książę Pepi, czyli Józef Poniatowski. Bratanek czy siostrzeniec króla? Bratanek króla, syn Andrzeja Poniatowskiego, królewskiego brata. No i tutaj książę Józef Poniatowski jest umieszczony przez Matejkę z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście książę Józef uczestniczył w tych wydarzeniach, natomiast jest tutaj również symbolem przyszłych zdarzeń, a mianowicie bitwy polsko-rosyjskiej 1792 roku w obronie Konstytucji i ustanowienia orderu Virtuti Militari. To prawda. A ta postać stojąca tyłem to chyba jest jakaś negatywna postać z tego, co pamiętam. Tak, to jest przeciwnik Konstytucji, który tak patrzy takim srogim wzrokiem na Stanisława Małchowskiego. Jest to hetman Franciszek Branicki, całkowity przeciwnik tutaj, tak, i tego wydarzenia. Jak widzicie, ponieważ Matejko namalował to w roku którym? Dokładnie w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji, czyli 1891 roku. Widzimy na tym obrazie pewne wpływy modnego wówczas już bardzo impresjonizmu. Ten obraz Matejki nie jest tak dokładnie w jego stylu, tylko widać tutaj już wpływ impresjonizmu. Znawcy malarstwa będą wiedzieć, o co chodzi, ale to jest jedyny obraz Matejki, na którym już ten wpływ jest w pewnym sensie widoczny. Mimo, że jest to nadal wielki historyczny fresk z mnóstwem szczegółów, co widać w szczególności
przy sukniach dam, które witają tutaj króla. To prawdopodobnie jest córka prezydenta Warszawy. To prawda. Pamiętajmy też, że jest to ostatni ukończony wielkoformatowy obraz Jana Matejki. No i właśnie pod koniec swojej twórczości mistrz postanowił wykonać taki ukłon w stronę nowoczesnego, modnego stylu impresjonistycznego. Jak opowiada sekretarz Marian Gorzkowski, Matejko najpierw malował według swojego stylu, czyli tak z takim dokładnym rysunkiem te wszystkie postaci, a dopiero później przecierał farby, aby nadać temu obrazowi właśnie cech modnego wtedy stylu impresjonistycznego. A czy widzimy tutaj na tym obrazie jakiś autoportret mistrza? Bo zazwyczaj się umieszczał, ale to ja prawda, nie wiem, czy jest tutaj. Na wielu obrazach możemy zobaczyć Matejkę, ale na tym obrazie nikt tutaj z badaczy nie dopatrzył się twarzy Jana Matejki. Rzeczywiście jest 1891. Dobra, tu na razie dziękujemy. Chciałem tylko wskazać, że to dokładnie działo się tu, przed wejściem do kolegiaty.